Dzisiaj wynik może tego nie odzwierciedlał, ale podobnie jak wczoraj był to ciężki mecz dla Was. Tak, tak, ból był. Pierwszy co, przepraszam za nieznajomość polskiego języka i dzisiaj nie był taki dobry mecz dla nas jak wczoraj. Graliśmy trochę więcej stylu i dlatego można to tak wyglądało, że nie było to takie szybkie i więcej z obrony dzisiaj grali. Dzisiaj też chyba troszeczkę zawiodła Was skuteczność, bo tych sytuacji pod bramką Oświęcimian było sporo. No chyba tak, ale gadaliśmy z chłopakami, że trzeba więcej strzelać i byli tam jakieś dobitki. Dzisiaj tam dobrze zagrali Wozik, Bagiś i Pażol. To oni tak ustanowili ten początek tego meczu i potem ostatnie piątki tak się przyłożyli i dobrze było. Na pewno na plus to, że wyciągnęliście wnioski z wczoraj, dzisiaj znacznie mniej kar. Nie, było mniej, ale i tak mamy za dużo kar mamy i trzeba to eliminować. Możemy mieć jednej, maksymalnie dwie kary w tercji, a my mamy za dużo kar mamy zawsze. W środę kolejne spotkanie, tym razem zagracie w Oświęcimiu. Powiedz, zakończycie już tą rywalizację? No, chyba tak. Dufamy, że wygramy, bo mielibyśmy więcej wolnego czasu i lepiej się przygotować do semifinalów. Tak trzeba się przyłożyć w środę i skończyć tej serii.